to pierwsze moje wrażenie, że jest bardziej złote niż myślałem. Tak, no ja też tak mam. Ale myślałem, fajnie, że będzie takie żółte bardziej. Ale jest zajebiste. Jest zajebiste. Wczoraj Kuba mówił, że na fabryce ręcznie wybierali ten kolor, że patrzyli na wzornik, nie tak, no i jest zrobiona robota, tak jak sobie człowiek zamarzył. Masz gdzie wsadzić? Wsadzaj mi tutaj. Jemu wiesz, gdzie możesz wsadzić. Wszystkich w kadrze mam. Tak. No, czy paleta wraca? 3, 4. Ale jest zamiast tego tworzy. Nie, no zapaszek, kurwa. Bardzo dobrze. Zapaszek jest igła, zapach, zapach igła, ale spokojnie. Zabijmy się. Pomochaj w kuj. O ja. No. Nie zjebali. Nie miał być 3-4. Nie zjebali, no wszyscy już zjebaliście. Nie zjebali. I kolor puszki lepszy niż myślałem i nie zjebali smaku. Teraz to spróbuj. To jest tak. To jest to. No i lepiej. Kurwa. Ten, jeszcze ma ten posmak taki, że jest coś wyróżnia. Kurwa! Ej, ale kurwa! Powiedzcie, że ten energetyk jest 7 na 10. To cię rozszerpie, rozżarby cię z Robertem, kurwa! Jest taki... Bo jest najlepszy na rynku! Jest najlepszy na rynku! Kurwa. Sik! Jak ktoś napisał. Rozszerpie! Bardzo dobre, słodziutkie, owocowe. Zajebiste. O, i kolejna paleta. Ale piękny widok. W lodówce jeszcze mam ostatniego Monstera Mango z Anglii, przywieziony. Miał być na lotnisku wypity. I to będzie ostatni. Ostatni kupiony i wypity. Nigdy więcej. Ty, Lubinac Fabryka. Coś tam jest takiego, że dajmy im to. Młodzi, kurwa, niech mają. Takie mam wrażenie, że coś tam dają. Zajebiście. Tak? To jest to? Zdróweczko, to jest to. Bo Agata też jest koneserem mango, więc to ważne, ważna ta. Strasznie się cieszę. Po tylu przygodach od początku naszej kariery, co mieliśmy z produktami, że no to wychodzi nam bardzo dobrze. Mamy dużo szczęścia, ale to szczęście wynika z tego, że mamy już duże doświadczenie i wiemy, jakie decyzje podejmować. Nasze zdrówko. Skurwys. Siemanko, siemanko, witamy wszystkich w luźnym vlogu na WK Dzik. Za 25 minut, jak widać tutaj na ekranie, zaczynamy wielki live z premiery Mango. Tego jeszcze nikt nie widział, prawdopodobnie. Totalnie no, nikt. Może parę osób w Polsce widziało. Widzieliśmy chyba, ktoś wrzucał, ale... Jakiś szwindel zaszedł. Ale udało się. Ja myślę, że i tak jest sukces. Udało się w tajemnicy utrzymać. Był przeciek w którym województwie? Dolnośląskie, tak. W Mazowieckim też, ja miałem na vlogu, nie? Ale generalnie to, nie że Błażej? Będzie... To, że będzie smak mango, ja też niestety zaspoilowałem kiedyś dla kilkuset osób. Nie raz. Ale sama puszka nie była, nie? No. Tutaj mamy, zobaczcie, fajne tło. Takie sobie zrobiliśmy. Z okazji live'a też... Ty zrobiłeś sam? Tak. Z okazji live'a też kolekcja Energy jest cała. Jest komentarz. Kto widział na filmie z Sakera Zawodów? No właśnie, to nie tylko ja jestem taki, nie? Tutaj popatrzcie, mamy premierę boksów Energy, to też pewnie już możecie kupować na sklepie. No i generalnie dzisiaj jest wielki zapierdol też na magazynie, bo dawajcie, robimy chodźcie na kod, dobra, kod minus 15%. Pewnie jeszcze działa, bo przez cały tydzień zostawiamy. Damian, kod Mango jest? Tak jest. Tak, kod Mango zostawiamy na cały tydzień właśnie z okazji tej premiery. Tutaj będziemy kroić materiały, tutaj krój ten stół krojniczy, jest bardzo fajny, ale dzisiaj jest vlog o Mango. Jak się przygotowaliśmy, żeby nie było takiej sytuacji, że zablokowaliśmy firmę na cały tydzień, jak ostatnio przy premierze, to już sobie naszykowaliśmy, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie takie zainteresowanie. Teraz już możemy to ocenić. Tam palety są już przygotowanych zgrzewek zapakowanych i zapakowanych ketli. Cała alejka. Tak, żebyśmy się nie zaskoczyli tym razem. Czyli tam są tysiące po prostu już popakowanych wcześniej.
cała alejka, tak. I chłopaki właśnie w weekend zostali. No i po prostu katowali te zgrzewki. No zobaczymy. Ciekawe, jest to nowy smak, nie jest to premiera nowego produktu. Już wiecie, że nasz energetyk jest. Ciekawy jestem, ile osób będzie chciało spróbować. No nie mogę się doczekać premiery. Pamiętam, że połowa osób była za mango, że mango rozjebał totalnie inne smaki w ankietach. Więc też można się spodziewać, że wyjebie. No a tutaj już bardziej limitowany produkt. Tu mamy przygotowane właśnie te boksy Energy. Ale no, mamy tyle, co widzicie, więc to się pewnie sprzeda dosyć szybko. A mango mamy pod dostatkiem, kilkaset tysięcy sztuk. I mogę powiedzieć, że w Lidlu będą w czwartek. Jeżeli nie będą w czwartek w Lidlu, to tutaj damy napis, że ściemniam, nie? Ale wstępnie jest informacja, że w czwartek, czyli dziś, znajdziecie też dzika mango w Lidlu. Mówimy, co wchodzi w skład boksa. Ogólnie te dresy, dwa tygodnie temu prałem, nie chodzą w niczym innym. Ale to już wiecie, wiskoza, jeszcze raz wiskoza naszych, w sensie w tej kolekcji. Dobra. Kurczę, no tutaj nie chcę, ale fajnie, zobacz, ile jest zabezpieczenia w tej paczuszce. O to właśnie chodzi. Dobra, zaraz to naprawimy. Pobłażej zobaczyć. Jest tak. Jest pinek z kolekcji Energy. To. Jak to się nazywa? Wiesz co, ja na to mówię, że to jest brelok do kluczyków od auta. No. Bardzo dużo ludzi do auta to sobie wzięło na brelok. Co mamy dalej? Oczywiście mamy zabezpieczony Jig Classic i Jig Mango. Najlepsze energetyki na rynku. Powoli zjadają jakieś potwory. Tak mi się obiło o uszach, po uszach. Jakieś potwory. Ale to jeszcze zobaczymy, ile tam będziemy mogli powiedzieć, ale potwory jakieś zjadają i byki wszelkiego rodzaju. No, tak. No i jest koszuleczka, ta dokładnie, tylko że moja jest w waflach upierdolona, a ta nie, hopefully. Nie no, na pewno nie jest w waflach. Także stanowczo dopychamy. Ale opisy boksów wszystkich, mystery boksów i dzików Energy są na stronie, więc tutaj screen ze sklepu możemy dać, gdzie znaleźć wszystkie informacje. Rozmiary sobie wybieracie. I wracamy do studia, bo musimy nagrać story, że za 20 minut jesteśmy live. Tutaj była MK. A potem byśmy screeny wysyłali do kierownika, do kierownika magazynowca, potem ej słuchaj, bo ktoś dostał zły rozmiar. No i by taki Szczepan, widzisz, przez ciebie dostał. Ja ze Szczepanem się widzę. Wieczorem, Michał. Zostało 17 minut. Zapraszamy. O, widać puszki, nie wrzucę tego. Odpalamy live'a za 17 minut, zapraszamy! Śrubka! Śrubeczka, zostawiam link. O! Kurwa, jak... Link? Zajebałeś tym paluchem, kurwa. Aż mój ekran ubrudziłeś, ty. Zrobiłeś to przy swoim i mój się nagle tak pobrudził. Zaczynamy live'a za ile? 16 minut. Zapraszamy za 16 minut. Będzie live i będzie premiera dwóch rzeczy. Zaciekawiło cię to, że premiera nie jednej, a dwóch rzeczy? W ogóle mieliśmy nie zdradzać, że to ma być premiera. Trudno, jest 15 minut. Świry, nie, dobrze jest. Myślałem, że się przestraszysz. Na Hollywood. Ten najnowszy, nie? To jest to. Już mam, no. Żeby nie pojebać tak. Spoko, już sprawdziłem. Jeżeli zamawiają od nas zgrzewki i odsprzedają u siebie, mogli też się na tą mapkę dodać. Wystarczy tutaj wysłać formularz taki krótki, nazwa firmy, adres sklepu, e-mail. Możecie od nas go zamówić i od razu być dodanym na mapkę z dzikami, nie? Dzikenergy.pl. Mapa nie jest kompletna, Wiktor napisał, bo dziś byłem w Avenidzie w Poznaniu i są dziki, a na mapie nie widać. Na chwilę jeszcze... Avenida to centrum, Poznań Główny.
Patrz, Karol, pokażę ci konspekt. Karol, nie że zajebisty. Karol, specjaliści. Nigdy w życiu. Tutaj saker od mango. Chłopaki, nie byli tak ułożeni. Chciałeś mieć mango i wszyscy wiedzieli o tym, bo pokazywałeś to nawet w filmach, że jak mieliśmy klasyka dzika, tak, to i tak piłeś go na przemian z potworem mango. W roleksie. Czyli nawet jak nie było naszego, to po prostu na przemian. No. Tak, no, no bardzo nas cieszy, że świadomość tego, że warto wybierać polskie produkty, jest coraz większa. I jeszcze jak zaczynaliśmy, tego tak nie było. Młode pokolenie naprawdę zwraca na to uwagę i to jest powód, dla którego za 10, 20, 30 lat to Niemiec będzie od nas kupował te puszki, a nie my od Niemca. No, pozdrawiamy oczywiście sieć Lidl. Już tak jest. No, w sumie już trochę tak jest, ale mamy nadzieję, że oczywiście poza granicę się to przeniesie. Fajnie, że tak jest. Dobra, ale teraz myślę, że polecimy z takim jednym z główniejszych punktów naszego live'a, co nie, Damian? To jest ważne. Moja siostra tańczyła, także wiem. Taniec towarzyski. Szczegóły. O, łowcy, widzisz? Otwarta ręka. Chodzi o to. Chodzi o to. Do poprawy, ale poza tym bardzo ładnie. Robur chciał wyjść jak tańcerz towarzyski, a idzie jak taki kurwa łysy na burdę do baru. A poczekaj, patrz prawą Zobacz stopę na grację, Sakera. Patrz grację, patrz stopę. Skupcie się na prawej stopie Sakera. No to jest, każdy mój ruch jest przemyślany, człowieku. Jak Boxdel. Jak cofniesz, cofnij, to stopa już tak była. A, twój łeb zasłania. Tak, i jeszcze raz przeżyjmy ten moment. 12 sekunda. Tak. Idiota! Idiota! Zobaczcie to, kurwa. W moim Lidlu dziki codziennie muszą być dokładane. Ile razy tam jestem, tak ledwo ostają się. 2-3 sztuki. Inne energole trzeba dokładać, może raz na tydzień. Wow. Jestem z was dumny, tak trzymać. Dziękujemy. Jedziemy, super. Kurwa, z żonym Palumbo. Jedziemy z nim. No. To też jest stały donator. Stany Zjednoczone mają o parę cyferek w PKB mniej, kurwa. Tak jest. Seed, kurwa. Seed, kurwa. 10 dolarów w Polsce? What the fuck is going on over here, guys? Kurwa, jak to jest, że my więcej niż wy, a wy więcej niż my? To tak nie może być. Dziękujemy za live'a 4 godziny. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ale nie aż tak. I dziękujemy za... Dupę, dupa jest poharatana od potu. To jest... Ja bardzo zwróciłem uwagę na tą ilość sprzedanych puszek, 30 tysięcy puszek. No jestem mega zadowolony z tego, bo to wiadomo, pieniądze. A wy chcecie coś powiedzieć takiego bardziej, wiecie, od serca? Dziękujemy, że wybieracie dzika przede wszystkim. To co mówiliśmy na live'ie, Johnny Palumbo niech spierdala z tym 6-litrowym. 1.4 TSI, niech zasmakuje, też będzie ok. Han Hono Hunua, spoko, ale my mamy dzika, kurwa, jest dobra alternatywa. Wybieramy tą alternatywę i robimy się. Polskę, Polska górą. Powoli panom z zagranicznych korporacji zaczną statystyki lecieć w dół, ale nas to cieszy. Podatek, CIT, SRIT i inne zostają w Polsce. I jest bardzo fajnie, coraz więcej osób wybiera polskie produkty i dziękujemy za to. Polska górą! Polska górą! Polska górą! I jeszcze jutro odwiedzimy sobie magazyn, co? Żeby zobaczyć, co się tam dzieje. No. Co się odjebało. Akcja. Właśnie testowaliśmy sobie maty zestaw. Mięso, dużo mięsa, nie tam wiesz, tak, ale właśnie nie jest mięso, za dużo. Mięso, jeszcze raz mięso. Zaskoczyło mnie, że nie jest za dużo, dobra jest proporcja. Spoko, konkret mięsko, dużo dali mięska do cheese'a, nam to pasi, bo lubimy konkrety.
A chcieliśmy wam pokazać, jak wygląda magazyn kolejnego dnia. Tutaj już jest druga partia paczek, które będą wysłane na zmianie popołudniowej i jeszcze będzie potem zmiana wieczorna. Tu są imposty, wieczorem idą GLS-y. Podsumowując, wczoraj ponad 2000 paczek weszło i spróbujemy się obrobić, ale jeżeli zamawialiście, to pewnie będziecie mieli 2-3 do 3 dni. Krzysiu, ile może być opóźnienia? 2 dni, 3? Nie, myślę, że jutro powinny wyjść wszystkie zamówienia z poniedziałku już. Z poniedziałku no? Jutro, no to fajnie. No, także tak, no to spróbujemy do dwóch dni zrealizować. No i już nie będziemy tam wbijać, myślę, chłopakom przeszkadzać, ale robimy na 2 razy więcej stanowisk praktycznie niż na poprzedniej lokalizacji i myślę, że się uda. Dużo sprawniej niż ostatnio z premierą klasyka.